Ja, witam was. Kolejny odcinek z gry Wiedźmin 3. Możecie na samym początku zostawić lajka, a my kontynuujemy sobie naszą przygodę. Czas ograć dodatek. W poprzednim odcinku, wczorajszym odcinku, zaczęliśmy właśnie Ale przygodę tutaj z Olgierdem. On nas wysłał tutaj, żebyśmy zabili pewnego potwora. Dał nam za to całkiem sporo życzę ci pieniędzy, szczęścia. więc my. Życzę ci najlepsze Więc my towarzystwo z zamierzamy Kamtaro. teraz wykończyć tego Tam w potwora, kanałach no i potwór straszny siedzi, lepiej z daleka omijać. z tym Wiedźminem, no i mam. Powiadają, że wiele już dziewek zabrała i wojak nie jeden wszedł tam był i nie wrócił. Ale jestem Wiedźminem. No i co? Mam nadzieję, że szybka kaska i wracamy. No, tak naprawdę wiem, co tu się wydarzy, ale nie będę oczywiście spoilerował. Staram się tutaj grać bez spoilerów, chociaż szczerze mówiąc, zgaduję, że każdy, kto tutaj ogląda tą serię, wcześniej miał do czynienia z Wiedźminem. Jeżeli nie, i ociekręca, to jestem normalnie zaszczycony, że ktoś ogląda tutaj pierwszą serię i ze mną przechodzi giereczkę. Aż mi się dumny poczuł normalnie. Dobra, chciałbym zbadać właśnie. Duży rozmiar, wyglądają na męskie, a ponoć zaklętego królewicza szukały głównie kobiety. A tu też jeszcze jeden tutaj A tu ślad. obok są damskie, ale pojedyncze. Dobra, na razie jedyne co widzę to utopce. Chętnie bym je zabił. Właściwie to jeden utopiec, także nie musimy się jakoś mega martwić. Po prostu śmigło mu walniemy. Fajne jest to, że ja zanim, jak ja wykonuję śmigło, to ja zdążę zabić tego. Nabijać sobie zdążę adrenalinę, nie tracąc jej, jak robię śmigło. Nie wiem, czy rozumiecie. W sensie robię śmigło i powinienem tracić adrenalinę, no nie? Jak teraz. A teraz w ogóle śmigło nie mogę zrobić, jak nie mam przeciwnika, nie można zrobić śmigła. Rany cięte jak od miecza, to raczej nie jest robota potwora. No, ale wiecie, o co mi chodzi. Jeżeli jestem w stanie nieskończoność śmigło robić. Turbo umiejętność każdego mężczyzny. Nieskończone śmigło. Nie waż się, słyszysz? Nie waż się! Mogliśmy tą postać Proszę, chyba nie rób spotkać w niczego. Wiedźminie 1. Tego co pamiętam. Szani? Geralt? Co ty tu robisz? Próbuję uratować mu życie. Pomóż mi. Szani, daj spokój. On nie żyje. Na pewno. Coś da się zrobić. Odpuść. Niech to szlak. Zrobiłaś co mogłaś. Co za śluz. Nasienie. Dzięki. Ale czarne. Tak. Dobrze, że... Dobrze cię widzieć. Ciebie też. Straciłem cię z oczu, kiedy wyjechałem z Wyzimy. Co się z tobą działo? Długo by opowiadać. Misją z Szani jest związana... Ciekawa Dalej ciekawostka. Leczę ludzi. Pewnie kiedyś nagram o Otworzyłam lecznicę niej w obcym furcie. odcinek. Ale jako obywatelka Redanii służę też armii. I pewnie też powiem Musisz o tym mi na wszystko odcinku, ale opowiedzieć. kiedy będzie ta misja? Chętnie, ale może niekoniecznie tutaj. Wypełniałaś tu jakieś zadania dla Redanii? Czy spacerowałaś po kanałach w ramach rekreacji? Rano przyszedł rozkaz. Zeszliśmy tu z oddziałem, ale coś nas zaatakowało. Ten żołnierz, to był dla ciebie ktoś ważny? Miał na imię Noah. W przyszłym tygodniu miał wyjść na przepustkę. Teraz nie wyjdzie. Ani on, ani reszta oddziału. Ilu ich było? Cała drużyna. 6 dzielnych chłopaków. Wszyscy zginęli. Ona pracuje dla Redanii, tak? Znaczy pracowała. Co was zaatakowało? Widziałaś? Nie. Jak tylko się pojawiło, zaczęłam uciekać. Wiem tylko, że było wielkie... Znaczy pracuję, ale bo wczytaliśmy jakby. Mlaskające odgłosy. Czyli to raczej wielkie nie mlaskające banda utopców. Odgłosy. Nie, na pewno nie. To było jedno wielkie coś. Ktoś cisnął w niego pochodnią, ale potwór w ogóle się tym nie przejął. Czyli nie boi się ognia. Dobrze wiedzieć. Po co tu zeszliście? Oczywiście, jeśli to nie jest tajemnica wojskowa. Muszę zdobyć próbki jadu tej poczwary, która tu grasuje.
Oprócz tego, że zabija ludzi, którzy się tu zapuszczają, zatruwa też wodę w studniach i coraz więcej osób przez to cierpi, w tym redańscy żołnierze. Zamierzam zabić te bydle. Potem mogę ci przynieść próbki. Miło z twojej strony, ale wolę iść z tobą i zadbać o próbki osobiście. Bestia jest niebezpieczna. Widziałaś, co zrobiła. Jestem już duża, Geralt. Poradzę sobie. I skończ mnie przekonywać, bo wiesz, że i tak postawię na swoim. No dobra, niech ci będzie. W takim razie pokaż mi, gdzie zaatakował was potwór. Tędy. Jakby coś uderzyło w nią z impetem. Zatrzasnęłam ją uciekając. Pewnie potwór w nią walnął. Dobrze, że wytrzymała. Ale teraz musimy znaleźć inną drogę, żeby przejść dalej. Chcesz szukać na zewnątrz? Raczej liczę na to, że przy okazji uderzenia ucierpiała którejś ze ścian. Kompletnie zapomniałem o tym, że miałem zresetować giereczkę. Dobra, więc kontynuujemy sobie. Idź do miejsca, w którym potwór zaatakował Shani i redańskich żołnierzy. Rozumiem, że to miejsce znajduje się tutaj za ścianą, aczkolwiek jeszcze bym tutaj obszedł może to miejsce, w którym byliśmy przed chwilą i pozbierał jakieś tutaj cenne rzeczy, które potencjalnie mogą tutaj leżeć. Jakieś klejnoty. Są jakieś? O, ruda dwimerytu. Bez się opłacało. To już oznacza, że jeden miecz wiedźmiński może zostać ulepszony. Także no warf, bo to jest... To jest akurat dwimeryt, jest mega rzadki. Muszę w końcu pokupywać ten dwimeryt i pochodzić po handlarzach. No ale nie chce mi się, bo to... Byłem u kilku handlarzy, ale nie znalazłem. Musiałbym faktycznie jakąś kierować się Wikipedią. Mam nadzieję, że może tutaj... Ty, czy ja nie zabrałem czasem barwnika? Poczekaj. Nie, to był fosfor. Ale nie, to fosfor to chyba raczej nie barwnik. Nie mam już kota. Medytacja, wszystkie przyciski mi się mylą w tym Wiedźminie teraz. Dobra, weźmy sobie ulepszony kocik. Kotek? Ulepszony kotek bardziej. Kocik. Rany cięte jak od miecza, to raczej nie jest robota potwora. No właśnie, w sumie zostali pociachani, więc... Znaczy ja wiem, co tu się znajduje, ale... My nie wiem, zielonego pojęcia nie mam, do czego zostali pociachani mieczami. To żołnierze z twojej eskorty? Tak. To oni. Vern, Niklas. Biedni chłopcy. Bestia się z nimi nie cackała. Uratowali mi życie. Dobrze ich znałaś? Tego poznałam dziś rano, ale z Vernem służyliśmy jeszcze pod Dorian. Niklas zaciągnął się do wojska dopiero w Jule. Przykro mi. Kiedy zabijesz bestię, trzeba będzie tu kogoś przysłać, żeby pozbierał wszystkie ciała. Należy im się godny pochówek. Podoba mi się Geralt. Shani płacze, a Geralt byli ci bliscy? Co tu się właściwie stało? Podduszamy. Weszliśmy tutaj, Niklas zaczął badać ślady. Emocje. Wtedy zaatakowały nas utopce. Chłopcy dosyć szybko się z nimi uwinęli, ale Franz oberwał w nogę. Zostaliśmy trochę z tyłu. Miałam go opatrzyć. Noah stał na straży. Nagle pojawił się potwór. Noah pchnął mnie w kierunku wyjścia. Sam rzucił się do walki. Kiedy się odwróciłam, zobaczyłam, że leży na ziemi cały w tej klejącej mazi. Wróciłam po niego i zaciągnęłam tam, gdzie nas spotkałeś. A potwór? Niklas i Vern go ciągnęli. I słono za to zapłacili. Ale jednak widziałaś, co was zaatakowało. Wszystko działo się tak szybko. Nie przyjrzałam się. Widziałam go tylko z tyłu. Wiem, że był wielki i obślizgły. Już to kiedyś słyszałem. Trzeba się tu rozejrzeć. Jest tu człowiek, którego opatrywałaś? Franz? Nie widzę go tu. Myślisz, że potwór go porwał? Możliwe. Stąd pewnie przypełzł potwór, albo tędy uciekł. Głęboko tu. Niższy poziom kanałów jest zamknięty, ale Vern, dowódca, miał przy sobie uniwersalny klucz. Poszukam go.
My chcemy skakać tam po prostu? Chyba niekoniecznie. Za pomocą wiedźmińskich zmysłów znaleźć klucz do krat kanałów. Albo możemy to zrobić też tradycyjnie, po prostu skacząc. Ale chyba, jeżeli teraz tutaj pobiegam, to znajdę ten klucz. Tak jest. Rozkaz redańskiej armii. Rozkaz wydany przez Albrechta. Kapitan wraz z oddziałem uda się do kanałów miejskich pod Oxenfurtem, gdzie eskortować będzie medyczkę polową Shani. Ma ona zgromadzić próbki jadu stworzenia, które w kanałach mieszka i zatruwa wodę. Jeśli to możliwe, rozkazuje się zabić stworzenie lub stworzenia. Dobra, czyli wyjdziemy kurwa jak cywilizowani ludzie. To ciekawe. Mogę się założyć, że tyle razy ile grałem w tą grę, to tyle razy skoczyłem jak troglodyta. Tam do środka. Jeżeli istniała szansa na zrobienie czegoś głupiego i chaotycznego w tej gierce, to zazwyczaj z niej korzystałem. Słyszałem. Wiele kobiet dało się nad nabrać. Udusiłabym. Nieszczęśniczka. Kurde. Przyszła tu odczarować królewicza, a jedyne co znalazła to potworną śmierć. Niestety nie udało się dokończyć naszej rozmówki. Dobra, udobne. Raczej nie powinny sprawiać większego problemu. Oj. Nie no, jeżeli chodzi o adrenalinę, to my wymiatamy. Jak śmigło robimy, to one mogą nas uderzyć, jak ja robię śmigło, czy niekoniecznie w ogóle? Mogą! Nie zabić. O, utopcy nie będą sprawiać mi problemu, idę. Dobra, ale może jeszcze raz będziemy mieli okazję posłuchać tej rozmowy, którą przerwałem. Chcecie sobie pogadać? Ponoć po mieście krąży legenda, że ten potwór to królewicz zaklęty w lopuchy. Słyszałam. Wiele kobiet dało się na to nabrać. Udusiłabym tego, kto rozpuszcza takie plotki. Czyli w to nie wierzysz? Skończyłam medycynę, a nie literaturę. I od dawna nie wierzę w bajki. Nieszczęśniczka. Przyszła tu odczarować królewicza, a jedyne co znalazła to potworną śmierć. Jedyne co te utopce znajdą to niechybną śmierć również. No to mamy się coś oryginalnego, bardziej oryginalnego. Powtarzę tak Gerwardem. Dobra. Jakiś się dzisiaj przymulony sobie. Kurde, te ostatnie odcinki mam wrażenie, że nie idą tak jak powinny iść. Jakieś mega przymulony się dzisiaj. Wyssany z energii, o może tak. A to dziwne, bo akurat mega sobie zjadłem dzisiaj. Powinienem być giga pełny energii. To odwrotnie czasem działa właśnie. Często tak jest, że jeżeli właśnie zjemy, to zamiast być pełni energii, wypoczęci i zmotywowani, to właśnie działa często to odwrotnie, że jesteśmy przynużeni, zmęczeni. I dopiero kiedy ten pokarm nam się tutaj w żołądku przetrawi, to dopiero wtedy zyskujemy jakąś tam energię. A do tego czasu jesteśmy mega przymuleni. No i nie tylko to działa tak, że właśnie, wiesz, tak fizjologicznie, nie wiem, czy to odpowiednie słowo tutaj, ale nie tylko jest tak, że wiadomo, że jak się napchamy, no to źle się czujemy, więc musimy tutaj właśnie czasem, jak się nażremy, to źle się czujemy, bo mamy żołądki pełne i nam się wymiotować chce. Nic nie jest. Nie, wszystko w porządku. To psychicznie też już straciliśmy motywację, bo głównymi naszymi motywacjami są właśnie jedzenie i tak dalej. Od tysięcy lat. Czasem, raczej to, co z niego zostało. Jak nie jesz 3 dni, to masz dużo co więcej energii. Ja mogła zrobić coś takiego. No twój organizm się pobudza, że musimy zjeść, bo inaczej umrzemy, nie? I tak od tysięcy lat było. Sporo tu utopców. To coś znaczy? Potwór najwyraźniej ich nie atakuje. Może to, co tu grasuje, żyje z nimi w jakiejś symbiozie. Ciekawe. Co takiego? Mówiłaś, że Franz został ranny w nogę, tak? Trochę powyżej kolana. Czym ją opatrzyłaś? Zdążyłam tylko zdezynfekować spirytusem. Czemu pytasz? Zobacz. Wygląda na to, że potwór odgryzł Francowi tę nogę. Pozostałe ciała nie były naruszone. To znaczy oprócz ran odniesionych w walce. Zaraz. Sugerujesz, że potwór lubi smak alkoholu? Mhm.
Najlepiej zmieszanego z krwią. Tu raczej nic nie wskuramy. Trzeba znaleźć leże. Jestem tuż za tobą. A mogę jeszcze go zbadać? Dziwny zapach. Alkohol, krew i jeszcze fetor potwora. Musiał tędy iść. Dobra, rozumiem, że po zapachu go tutaj wyśledzimy, aczkolwiek ja bym chciał, że tak powiem, oskurować poprzednie potwory, które znaleźliśmy, znaczy znaleźliśmy, zabiliśmy. Czyli te utopce. Każdy tutaj, każda rzecz jest tutaj warta podniesienia. Nigdy nie wiemy, kiedy się tak naprawdę nam przyda na wytwarzanie jakichś wiedźmińskich eliksirów i tak dalej. Odwarów. Całkiem sporo śluzu. Może starczy do próbki. Wystarczyć to może by i wystarczyło, ale ten jest zanieczyszczony. Szczęśniczka. Przyszła tu odczarować królewicza, a jedyne co znalazła to potworną śmierć. Powinna teraz otworzyć oczy. Psz. No wracamy z boku. O kurde. Kolejną topkę. Ty, mega duża to jest miejscowość, mam wrażenie. Miejscowość, znaczy miejscowa. I mega mało ja im damage zadaję, mam takie też wrażenie. Nie wiem. Może tak się bardzo przyzwyczaiłem do one-shotowania tych utopców. Przez to, że musiałem przejść sporą część gierki, bo niestety zepsułem tutaj i nie zostawiłem sobie zapisu. Że tak się bardzo przyzwyczaiłem do one-shotowania, że teraz taki zwykły, normalny poziom wydaje mi się jakiś mega ciężki, mega, że coś jest mega z nim nie tak. Werka, wierzaj mi albo nie, ale ludziska gadają, że ponoć w oksenfurdzkich kanałach mieszka królewicz wyropuchę zaklęty. Wiem, że to brzmi jak jakaś bajka, ale Zośka z górki nie się zrzekła, że to prawda najprawdziwsza. Najświętsza, a Marychna potwierdziła. Obie mówią, że królewicz ten z dalekich krain przybył i hrabiankę jakąś tutejszą uwiódł, ale się jej zazdrosny kochanek zwiedział, a że czarownik był, to królewicza w ropuchę zaklnął. Ponoć jak która tę ropuchę znajdzie i ropuszczą gębę z całością ucałuje, z czułością ucałuje, gadzina się w królewicza na powrót zamieni. A wtedy to wiadomo, taki królewicz to nie w kij dmuchał. Honorowy na pewno, więc wybawczynią żonę weźmie. Jakże Werka, jakbyś w Oksenwurcie była na jarmarku, to do kanału zaglądnij, radzę ci. A nuż ci się uda królewicza złapać. Izde. Da, czytanie. Ale to... Powiem wam tak, czytaliśmy na przykład w The Long Dark, to w The Long Dark czytanie mi szło tak o. Ja nie wiem, co z tym jest, tą wiedźmińską, co jest tą wiedźmińską czcionką, ale ona powoduje u mnie jakiś kurwa... Ciało kobiety całe pokryte śluzem. Wygląda jakby potwór zostawił je sobie na później. I te, nie wiem, jakiś Zeza chyba. I plus dodatkowo jeszcze jest ten język wiedźminy, też taki staropolski. Szanowni, powiedzmy czasem. Tak, a razem z nią ziemię, gruz i odchody utopców. Potrzebuje czystej próbki. Najlepiej zleża. A po co ci czysta ta w sumie? Odsuń się. Tak, uważaj. Kurwa! Też masz gnoju. Czemu? Myślałem, że to zamknięte było. Że jestem po kozaszy. Dobra, to idziemy dalej. Skoro, że tutaj nie ma mapy, bo pewnie jeszcze jakieś fajne, ciekawe rzeczy ominąłem tutaj z tej miejscowy. I tak wracając do tego, to chyba wszystko powiedziałem o tym, że nie umiem czytać. No tak, oczywiście muszę zrzucić wszystko na giereczkę, nie przyznam się do tego, że po prostu jestem dzbanem. Oczywiście, że to wina gry, czcionki. Ale nie wiem, no tylko w Wiedźminie mi się zdarza czytać coś i tak źle to wychodzi. Przyszła tu odczarować królewicza. Jedyne co znalazła. W każdej innej grze nigdy nie miałem takich problemów. Ta nieszczęśnica chyba próbowała się stąd wydostać. No niewiele jej się to zdało. No daleko od tego wydostania się nie była. Chciałem pozbierać wszystko, ale wątpię, że nam się niestety uda. Chyba to jest prawidłowa droga, mi się wydaje, więc warto by było może się cofnąć. A może kiw to. Reddański wojak. Może chciał na własną rękę zabić potwora? Niemądre posunięcie. Myślę, że nie będziemy aż... zabitych utopców. Dziwne. Wcześniej wydawało się, że potwór je toleruje. Najwyraźniej tylko póki trzymają się na dystans.
Rozkładające się ciała, wszędzie pełno śluzu, no i ten... O kurde, jaka ładna sceneria. Wygląda należy. Swoją drogą. Bardzo świeże. Ładna. Bestia musiała tu być całkiem niedawno. Zbiorę próbkę. Tu zbiegają się wszystkie rury i korytarze. To co robimy? Zwabimy tu bestię. Niby jak, skoro nie wiesz, co to za potwór. Ale wiem, że lubi spirytus zmieszany z krwią. A tak się składa, że mam akurat trochę alkoholu. Chyba nie zamierzasz się zranić, albo... Spokojnie. Tu jest pełno ciał. Wykorzystam któreś. Wystarczy ci próbka, którą pobrałaś? Mam nadzieję. Ale i tak liczę na to, że pobiorę większą, jak już zabijesz potwora. Wtedy lek na jego jad nie będzie już potrzebny. W lecznicy mam kilku zatrutych pacjentów. Lek przyda się na pewno, a resztę próbki przebadam. Może odkryję jakieś interesujące właściwości. Naukowe i bardzo rozsądne podejście. Biorę się do roboty. W walce ci nie pomogę, ale po niej mogę się przydać. Rozejrza się za jakąś kryjówką. Tak, wiedźmin musi... Poczekasz na mnie na górze, albo wrócisz do siebie. Ale... Żadnych ale. Odpocząć po walce. A jak pojawi się potwór, biegnij na powierzchnię. No dobrze. Shani, popatrz na mnie. Obiecaj, że nie będziesz się mieszać. Obiecuję. Dobrze. A teraz idź się schować. Uważaj na siebie, Geralt. Postaram się. Trochę wiemy chyba, co to za potwór, nie? Tam mówili, że to jest królewicz, który się zamienił w... Mi się wydaje, że mówili. Ale możliwe, że posiadam tą wiedzę, bo już... Zabiłem go 55 razy. Pewnie w swoim życiu. Nie no, może tyle to nie, ale... Dużo na pewno razy widziałem tutaj tą walkę. I pewnie też kilka razy odbyłem ją sam, zważywszy, że to jest początek tutaj. W dodatku to całkiem możliwe, że kilka razy solo go zabiłem. Mam nadzieję, że to będzie czwarty raz. Tam którykolwiek. Kolejny. Kiedy uda mi się go zabić. Będzie to zdecydowanie łatwy przeciwnik. Chciałem powiedzieć, że już na samym początku zaczynamy tutaj... kurwa, co on robi? Zaczynamy tutaj walką z bossem, ale się przed chwilą zorientowałem, że mam już 24 minuty nagrania. To przecież ja mu nic nie robię, ty. Poczekaj stąd, bo jest za głośno trochę. Dobra, mam nadzieję, że teraz dźwięk będzie całkiem okej. Dialogi są dużo sprzedziłem, żeby były w miarę długie. Oj, nadal jest za głośno. Kurde, jaki on ma damage, co się dzieje? No teraz już musi być tacy. Ty, ale ja bym potrzebował jakiegoś regena, szybszego może. Ja z kółeczka. Ty, no on skacze jak pojebany, ty. Oj, to nie będzie łatwy bossik, no. Nie. To nie będzie łatwy bossik, przecież ja mu nic nie robię, kurwa. Przecież ja mu nic nie robię. No skurwa, przecież ja mu nic nie robię. To jest grane, nie?
Może w plecy mu lepiej zadawać damage. Problemy może od plecków mu. Od plecków go uderzać. Wydaje mi się, że w plecy go bije więcej. Że on tutaj mi z przodu też może zajebać kopa jęzorem. Wylizać to mi nas kurwa jajca na musie. Ale no, zdecydowanie taktyka na tego potwora to będzie ataki od pleców. I uważać na jęzora i przede wszystkim dodżować wszystko, co się da dodżować. Myślę, że ostatecznie sobie damy radę, ale będzie trwało to pewnie mega długo. No ale chyba damy radę. Kurde, powinienem przyjść troszeczkę bardziej może przygotowany, może jakiś odwar. Właśnie, może jakiś odwar się napijmy. Chyba jestem w stanie to zrobić w trakcie walki. Nie mogę niestety wytworzyć jakiegoś odwaru, a może mam jakieś fajne. Ale możemy jakieś wypić. Zabicie przeciwnika zwiększa żywotność. Nie. Zadawanie obrażeń regeneruje żywotność. Nie, ale szansa na 5 trafień krytycznych jest całkiem spoko. Możemy to zużyć, czemu by nie? No i wydaje mi się, że jeżeli chodzi o eliksiry, to sobie odpuścimy. Możemy spróbować rzucić go kilkoma petardami, aczkolwiek wiem, że on jest na pewno odporny na ogień, także jeżeli chodzi o ogień, to na pewno sobie o kurde, odpuścimy rzucanie. O kurde, ty, bo ja umrę. Dobra, żartowałem z tym petardami. Niestety mi się życie nie regeneruje, o, od jedzenia. Trzeba chwilę poczekać. Kurde, no nie jest dobrze, ty. Petardą go. Kurwa, nie da rady. Na ogień jest odporny, nie? O, ty nie jest odporny. Co oni gadają, że jest odporny na ogień? Ej, czemu mnie tak oszukali? Bezczelnie. Tylko ciężko go trafić generalnie. No nie jest odporny na ogień, ale... Ale też jakoś mega mu to nie zadaje, bo... Chociaż trochę w sumie? Kurde, chyba jednak trochę zadaje, dude. Kurwa no. Jednak chyba coś tam zostało zadane mu. Zmieniamy petardę na jakąś inną. Ulepszony północny wiatr. Mogę go zamrozić może. Zobaczymy. No potestujmy, może coś będzie działać. Wyjątkowo lepiej niż inne rzeczy. Jest oszołomiony. Aha, normalnie, tak o. Słyszałem na mieście, że działa. No dwa ciosy mu mogę dzięki tej potężnej petardzie zadać. Nasze. Chyba to niedużo. A, to jest północny wiatr. O, zobaczymy. A fajnie się sfrizował. Okej, okay, 4 ciosy za Friko. Tylko trzeba trafić petardą. Pyk, dobra. Raz, dwa, oj. Nie za bardzo zadziałało. Kolejna petarda. Cały skład walimy na niego. To się opłaca, bo to sobie chwilę przeciągnę, a całkiem coś tam chyba tego damage'u zadaje. Czy dwimerytowa bomba coś da? Chyba da, jedyne co da, to ona to, że ja nie będę mógł zadawać kurwa tego. Nie będę mógł rzucać znaków. Chyba sobie bardziej zaszkodzę, niż temu potworowi. To kompletnie nic nie robi. Możemy jeszcze tutaj sprawdzić wyśmienity kartacz. Odłamki srebra. No czarcia purchawkę raczej wątpię, że na niego będzie działać, ale też możemy stestować. No nie, nic mu nie robić. Można się było domyślić. I kartacz? Kartacz robi. To co oni gadali, że jest odporny na ogień? Jak on właśnie na ogień jest najmniej odporny. Generalnie. Chociaż no, żałosny jest to damage. 190? Nie, to ja mu więcej chyba normalnie z miecza dodaję. A dużo... Ej, bo ja teraz jak... Bo mi się skończyła adrenalina. Jakby mi tak... Przedał ciosa, to mogłoby być nieciekawie. Wtedy, kiedy adrenaliny nie ma. To ostrożnie. Ostrożnie. Kurwa, ostrożnie. Dobra. Już nie mam pasków, ale coś mu się świeci. Coś się świeci, on to w ogóle chyba on świeci. Nie podoba mi się to. Wcześniej chyba nie świecił. Kurwa, on jakieś ładuje coś.
Wkurwił się. Goni mnie. Dobra. Czekaj, opanujmy siebie. Spróbujmy mu. O właśnie. Nałożyć jakieś krwawienie. Zajebiste. Stóweczka krwawienia elegancko. Pyk. I jakiś demenżyk. Niech się to fajnie stakuje. I po 200 i po 200 jesteśmy u celu. Pyk. Ciężki przeciwnik. Bardzo ciężki. Znaczy... O kurwa, ty! Oj, jesteśmy w dupie, fest! No nie! No nie! Stop! Natychmiastowo przywraca część utraconej żywności. Mogę to zużyć? Mogę. Dobra, dobrze, że pomyślałem, kurwa. Użyłem mocy mózgu, ale... Bo mi się wywalił, ale... Tak jest ciężko. No bo ostatnia deska ratunku, ale on mnie... O kurwa! Zaraz mnie zmiecie w pół! Ty, no nie przy takiej końcówce, no. Ja z kółeczki nie mogę użyć. No nie jest dobrze. Skoro, że adrenalina... Timingowo trzeba dobrze. Cios i ucieczka. Tak mi się wydaje, że cios i ucieczka. Timingowo. Cios i ucieczka. 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 Dobra. Na adrenalinkę się nabijmy. Cyk. Żebyśmy mieli tutaj na Quena. Już powinien było. Cios, ucieczka. Cios, ucieczka. Nie tak to miało wyglądać. Kurwa, no skacze jak pojebany ten potwór. I w to jeszcze trzeba nie wchodzić, bo mi to ściąga QN. Pojebany ten boss jest. To prawda, podjazdu do Gina nie ma, ale i tak jest ciężko. Oj! Ja może bym mu tak igni na dziurę. Chociaż dobra, może zachowam sobie tą adrenalinę na Quen jednak. Kurwa no. Ciężko. Zarodniki rozsiewa. Pyk, dobra, zaraz mamy go, tylko... Ale z mnie paluchy bolą. Jest. Ale no, nie. Ciężkie to było. Bez sensu trochę, że on w gaciach jest. Tak się bali tutaj tyłek pokazać. Dziwne. Nie powinien jakby w gaciach być, no. Bez sensu trochę. Czuję to jakby klimat. Halabat! Glavetar! Gdara Shait Lvut! Wiecie, kogo on mi przypomina? Mameda Halidowa. Na twarzy. Jakiś czas później, a więc to tutaj się spotkamy. Co? Pewnym gościem, który nam pomoże po raz kolejny. No, nareszcie się obudziłeś. Jeszcze gadasz po ludzku. Już myślałem, że całą drogę będę rozmawiał tylko ze swoim odbiciem we wiadrze ze szczynami. Gdzie ja jestem? Na Albatrosie, czy raczej Pak Barthi, w tym ich dziwacznym języku. W drodze do Ofiru. Nie pamiętam, żebym zaciągnął się na statek. O nie, bracie. To raczej ciebie to zaciągnęli. Ponoć zabiłeś ich księcia. No to mam kłopot. A tak, ropucha z kanałów.
Zaraza. Chyba mam szczęście, że mnie nie zabili na miejscu. Zależy, jak na to patrzeć. Znam trochę o Firskim. Słyszałem, jak mówili, że przyjechali tu na polecenie swojego króla, żeby odnaleźć i odczarować księcia. Przysięgali na honor swój, swoich rodzin i 5 pokoleń wstecz, że doprowadzą go do domu całego i zdrowego. A ja go zabiłem, świetnie. To teraz za punkt honoru obrali sobie pewnie doprowadzenie mordercy królewicza przed oblicze króla. Była ze mną dziewczyna, rudowłosa medyczka. Ją też pojmali? Nikogo takiego nie widziałem. Byłeś tam sam. Dobrze. Znaczy, udało jej się uciec. Mam nadzieję, że dotarła do domu. Dawno odbiliśmy od brzegu? Ja wiem. Nie, chyba nie tak dawno. Chociaż z drugiej strony... Zresztą, co za różnica? Spora. Jeśli mają mnie stracić, niespecjalnie mi się śpieszy. A ja się w sumie nawet cieszę, że płynę do Ofiru. Ponoć mają tam białe konie w czarne paski. Zawsze chciałem je zobaczyć. A to nie są przypadkiem czarne konie w białe paski? Nie. Czarne w białe paski są w Zangwebarze. Jestem pewien. Coś ty za jeden. Felipe Calagrande. Drobny złodziejaszek, zawodowy szuler. W wolnych chwilach przewodnik po Oksenfurcie. Do usług. Czemu tu siedzisz? Też zabiłeś jakiegoś księcia? Według nich chyba się do tego przyczyniłem. Wynajęli mnie jako przewodnika, a ja doprowadziłem ich do kanałów, gdzie ty już rozprułeś brzuch temu ich królewiczowi. Wybacz. W porządku, nie twoja wina. Mogłem przecież siedzieć na tyłku w alchemii i grać w gwinta, zamiast chwalić się, że znam Oksenfurt od podszewki. Mogłeś grać w gwinta? Próbowałeś się stąd wydostać? Ba! Użyłem całego mojego uroku osobistego, ale wszystko na nic. Może zbyt słabo znam ofirski. Ja nie znam wcale. Będziemy płynąć pewnie ze 2 tygodnie. Mogę cię w tym czasie pouczyć. To było za zmianę głosu. Oriale! Co on mówi? Kazał nam się zamknąć. Zaszło nieporozumienie. Mogę rozmawiać z kapitanem? El Khalzokhan! Khalavech Karachu Alpachtagel! Psie, zabiłeś księcia i odpowiesz za to. Gileam Valar Quarverdchen! Gdyby nie zależało, już byś nie żył. Revarne Rame Akaner. Zemsta nie należy do nas, tylko do króla Mannarze. Przysięgliśmy na honor. Jak jest, prowadźcie mnie do kapitana. Vajt Alkeul Egulat. Jak? Elkal! Vajt Alke Ul Egulat. Chyba dobrze powiedzieliśmy. Inkal Arikel Urgengwend Auviter. Co się stało? Co on powiedział? Żebyś siedział cicho i że za 2 tygodnie będziesz wisiał. Świetnie. Daj spokój, nie ma co z nimi gadać. Cały czas tylko gniewnie grugotają. Strasznie się wtedy nadymają, zauważyłeś? Jak te ryby. No, te... Jakżeż się one nazywają? Nie ma tu nikogo, kto mówi we wspólnym? Jest z nimi najemnik. Wygląda na Edirńczyka. To on mnie zwerbował, żebym pokazał im kanał. No i czarodziej, który nimi dowodzi. Też trochę zna. Słyszałem, jak rozmawiali. Ale wątpię, żeby któryś chciał z tobą gadać. Zamiast strzępić język, lepiej zdrzemnij się trochę. Czeka nas długa droga. Panie, bo jakby ktoś nam pomógł. Nie chce mi się spać. Za to chciałbym, żeby przyszedł tu ktoś, z kim można się dogadać. Witaj, Geralt. Pamiętasz mnie? Aż mi załzawiły się osy. Pamiętam. Poznaliśmy się w Białym Sadzie. Jesteś... Gaunter Odim, zwany panem Lusterko. No nie mogę, kurwa. Pomogę ci odnaleźć Yennefer.
A teraz znowu się spotykamy. Taką gęsią skórkę. I znowu potrzebujesz pomocy. Słyszałem, że grozi ci stryczek. Poza tym strasznie słabo was tu karmią. Nie wiem, nie próbowałem. Jeszcze nie próbowałem. Nie wygląda to najlepiej. Tak jak twoja sytuacja. Mógłbym spróbować cię stąd wydostać. Bo chcesz się stąd wydostać, prawda? Chcę, ale co ty niby możesz? Ho, więcej niż myślisz. Pomogę ci, Geralt, ale muszę wiedzieć, że mi się potem odwdzięczysz. Jasne. Nie ma nic za darmo. Nie ma. W końcu jestem kupcem. To jak... Chcesz, żebym ci pomógł? Chcę. Umowa stoi. Po wszystkim spotkajmy się o północy na rozstajnych drogach pod wierzbami koło wsi Jantra. A... I dam ci coś, żebyś o mnie nie zapomniał. Co to? Znak, że jesteśmy teraz wspólnikami. Z kim rozmawiasz? Z nikim. Nie cierpię pływać. Nigdy nie robiłem. Buja jak cholera, ja mam chorobę morską. Wiedźmin z szyi serca z kamienia. Rozumiem, że tutaj... Jeżeli chodzi o wątek pana Lusterko, to... Jest to wymyślony bezpośrednio wątek przez CD Projekt Red chyba, tak? Jak mi się wydaje. No ale to co zrobili, to... Napisali jedną z genialniejszych postaci w grach komputerowych. Nie pisałem się na sztorm. Od teraz moja stawka rośnie. Pomóż nam dotrzeć do Ofiru. A obiecuję, król zowicie cię wynagrodzi. Co z więźniem? Mamy go dowieść przez oblicze króla. I klnę się na honor, że tak się stanie. Nie moglibyśmy po prostu przywieźć jego głowy waszemu królowi, tak jak tego drugiego? Ten drugi utonął i nic nie mogliśmy z tym zrobić. Tego dowieziemy żywego. Poza tym... Chcę zobaczyć kaźń, którą król dla niego przygotuje. Jaką kaźń? Za królobójstwo grozi kąpiel w smole, obdarcie ze skóry i poćwiartowanie. A więc kolejna walka. Kurwa, same walki teraz. To nie będzie łatwa walka. Ale Geralt się chyba wkurwi. Wtedy pewnie mam jakiś kijowy miecz. Mogę w ogóle sprawdzić, co to za miecz jest? Który macham? Ekwipunek. W ogóle mogę założyć... Ale oszukam teraz. No i elegancko. Załóżmy sobie te wszystkie rzeczy, które miałem wcześniej. No co nie, jak tak. No jakiś mieczyk tutaj by się przydało. Wydaje mi się, że ten mój będzie najlepszy. I tutaj możemy jeszcze dać na przykład 10% znaku Igni na te spodnie i powiedzmy no, jakiś kłenik. Albo też Igni może. A pójdźmy w Igni na buty. Dobra. Teraz was rozdupcę. No to nie będzie łatwa bitwa. Nigdy się nie nauczycie. Przynajmniej kiedyś nie było. Może nie udało mi się kiedyś zorientować, że mogę sobie ekwipunek założyć. Często była taka ciężka ta bitwa. Ja pamiętam, że tutaj ten mag był no niełatwym, kurwa, przeciwnikiem. Już mi chcą nakopać, ty. Po swoich bijesz, psychopato? Czy chcą mi nakopać? No chcą mi nakopać, ale już mi bije i to ostro. Dobra, pyk, kontra. Dwa ataczki, czekam na atak maga. I pyk. Dobra, niech on zabije swojego i pyk. O kurwa, on się teleportuje. Ty, to co ja mam zrobić, jak on się teleportuje? Nie, to będzie bobek, widzę.
dobra. Bobek, nie z tym eku, co ja mam teraz. Może kiedyś nie miałem dobrego eku. Z tego co pamiętam, to ja kiedyś też rozpoczynałem jakby w sumie dodatek do Wiedźmina, nie grając jakby od swojego poprzedniego zapisu, tylko po prostu zaczynałem nowa gra i klikałem tam serca z kamienia. I tak grałem w giereczkę. Także nie grałem w ogóle ze swoim ekwipunkiem, chyba z tego co pamiętam. No i wtedy ten bosik był naprawdę, naprawdę ciężki. Znaczy ten bosik, tutaj ten ofirski mag. List od oficerskiego kupca. Nie wiem dlaczego to właśnie ciebie jako wielmożność Ahmad, czarodziej korony, wyznaczył do naszego łącznika. Argument, że najlepiej znasz okolice, bo jest z północy, wcale mnie nie przekonuje, bo Aedirn ma się do Redania jak zerikania do Ofiru, czyli nijak. Ale z wolą wielmożnego się nie dyskutuje, więc bądź łaskaw przekazać mu, co następuje. Obozuje nieopodal wsi Bronowic zgodnie z zaleceniami dworu i jego wielmożności. Dzielę się wiedzą oraz rodzimymi dobrami z tutejszym pospólstwem. Moje przewidywania odnośnie ich poziomu intelektualnego niestety się sprawdziły. Dlatego jeszcze raz proszę o zgodę na udanie się w kierunku ośrodków miejskich, gdzie wasza wiedza i doświadczenie mogą zostać bardziej docenione. Gdzie nasza wiedza i doświadczenie mogą zostać bardziej docenione. O północy spotkaj się z panem Lusterko. Mamy taką misję. W ogóle gdzie my się znajdujemy na mapie? O kurwa. Tutaj? Ty, w sumie nigdy tu nie byłem. Nie wiem, co tam jest dalej, jakbym tam pobiegł do góry. Nie mam zielonego pojęcia. Tutaj mam też fajne zadanie, które chciałbym jeszcze może dzisiaj wykonać. To znaczy poszukiwanie bardziej. Odnajdź kogoś, kto włada językiem ofirskim. I pomyślałem, że skupimy się na wykonaniu zadania głównego i to, gdzie to zadanie główne nas doprowadzi, to doprowadzi nas do tego miejsca, właśnie tutaj. Myślałem, że gdzieś tutaj może się rozbijemy, nie? I będę mógł wykonać to z dalekiego Ofiru i pójść do tego ziomka i wykonać to poszukiwanie, powiedzmy tą misję poboczną. Ale niestety rozbiliśmy się gdzieś mega daleko. Jestem też ciekaw, czy jeżeli bym tutaj przyszedł przed tą misją, to czy znalazłbym tutaj ten statek rozbity. Czy faktycznie by tego statku nie było i gra dodała ten statek dopiero po tym, jak się rozbiliśmy. No znając tą grę, to pewnie dopiero dodała ten statek, bo kurwa, Wiedźmin jest genialny. Mega tu dużo rzeczy jest. Szmaragdy, nie szmaragdy, pozbierajmy to, co się zawsze przyda. Jak nie do wytwarzania broni, to się przyda do sprzedania po prostu, do pozyskania z tego jakiegoś sowitego wynagrodzenia. A sowite wynagrodzenie, sowity pieniążek możemy wtedy zamienić na jakieś fajne miecze. Albo przede wszystkim jak to się nazywa? Ruda Dwimerytu. Na Rudy Dwimerytu, bo to jest nam najbardziej potrzebne. Chyba nie mogę wejść do środka, nie? No niby... A, mogę chyba. Chyba jednak mogę. Nie wiem, czy znajdziemy tu coś mega ciekawego, ale... No tak... Kusząco wygląda ta miejscowa, może tak to powiem. Warto tu zajrzeć na pewno. Nie ma nic ciekawego, ale jest za to, to są te nasze klatki, w których my byliśmy. Fajnie. Trochę, chociaż wydaje mi się, że dwie klatki były, nie cztery. I woda tu jakaś taka bardzo przezroczysta jest. Przynajmniej chyba bardziej niż zwykle. Dobra, chodź Płotkens. Idziemy odnaleźć gościa z dalekiego Ofiru. Czyli Ofir, Zerikania, dwie inne miejscowe, da? No to wygląda. Ja się za bardzo aż tak na tych już w ogóle... nie, inaczej. Za dużo mam myśli w głowie. Znam się na miejscówach, znam się na mapie, ale akurat tak bardzo daleko odległej od siebie mapie, gdzie my się teraz znajdujemy, czyli tego Ofiru i tak dalej, tej Zerikanii, która jest po prawo, no to się kompletnie już nie znam. Jakby wiem, że Zerikania jest gdzieś po prawo na mapie, ale jakby jeżeli cokolwiek byś mnie zapytał o tej Zerikanii, to tak ciężko. Wszystkie miasta, które nie dotyczą gry albo książek, no to niestety
czy tam państwa, to niestety nie mam o nich pojęcia. Wydaje mi się, że Gerward nigdy w Zeriganie nie był. Tak mi się wydaje. Kiedyś oglądałem taki film właśnie, w którym pokazywano lore całe, nie? Kto był przed kim, kto jest gdzie, albo całą historię Geralda i taką skróconą w 10 minut. Całą historię Gerwarda w 10 minut. W sumie dobrze by było samemu nagrać taki odcinek, film był ciekawy mera. No i w każdym razie jak to oglądałem, no to tam nie było nic wspomniane o Zerikanie, tylko że istnieje takie coś jak Zerikanie, ale nigdy jakby nic jakoś mega szczegółowego. Zerikania to taka nasza Afryka, powiedzmy. Dobra, tutaj jakieś fajne rzeczy? Niekoniecznie. Oczy. Pierwszy raz widzę oczy jakieś pająka. W sensie, że zebraliśmy oczy pająka. Jako składnik rzemieślniczy i chciałbym zobaczyć jeszcze tą, tutaj zebraliśmy wcześniej. Ofirski kaftan. Bardzo unikalna zbroja, pierwszy raz taką widzę. Pewnie sporo będziemy widzieć nowych rzeczy, no nie? W końcu dodatek. Spoko. Mega dużo rzeczy będzie nowych. Mega się jaram tym. Kurde. Tak się jaram, że nie jestem w stanie za bardzo prowadzić odcinka. To jest ten poziom podekscytowania. To nie jest zbyt dobre. Z jednej strony nie jest dobre, no bo jednak mega się cieszę, że mogę sobie tutaj w to Wiedźmaka zagrać, ale z drugiej strony nie jest to dobre, bo niestety jakość odcinka może zostać delikatnie utracona. Powiedzmy. Dobra, przenieśmy się do jakiegoś tutaj najbliższego znacznika. Znaczy znacznika drogowskazu. A stamtąd wyruszymy porozmawiać z tym gościem, który tutaj będzie co robił dla nas. Dla nas będzie coś wykonywał. Nie wiem, czy jest tutaj opis tej całej misji, tych poszukiwań. Zadania poszukiwania z dalekiego Ofiru. Wędrując przez rubieże Redani, Geralt natknął się na schematy rzemieślnicze. No tak, to już czytaliśmy. Napisane w obcym języku. No i ten gościu ma za zadanie nam te schematy przetłumaczyć na jakiś kurwa... Gdzie jestem? Kurwa, ja pojechałem do głównej misji. Co tu się odpierdala? Ja chciałbym z dalekiego Ofiru wykonać. Dobra. Zaskoczyłeś mnie. Nieważne, będzie to... Półtora godzinny odcinek. Mieliśmy się spotkać na rozstajnych drogach, a ty zjawiasz się... Nie, przypadkiem. Bałem się, że zostawisz mi kolejną pamiątkę. Interesujące. Pomogłem ci odnaleźć Yennefer, potem pomogłem ci w ucieczce, więc powinieneś czuć wdzięczność. Nawet największe łotry mają wewnętrzną potrzebę, żeby spłacić dług wdzięczności. Ciekawe, pierwszy raz widzę taką rozmowę. Przeszedłem mutację. To pozbawia ludzkich odruchów. To ciekawe, co mówisz. Będziemy musieli kiedyś dłużej o tym podyskutować. Ale teraz opowiedz mi lepiej, jak ci poszło z Ofirczykami. Nie. Poczekajcie, wczytuję to. Nie. To jutro, bo to jest bardzo długa misja. Dobra, lecimy tutaj porozmawiać z tym gościem, który... potencjalnie może władać językiem ofirskim. No i mieście mamy przedsmak tego, co się wydarzy. Oczywiście jakbym tutaj podjął decyzję, no to gościu nam pomógł, więc myślę, że powinniśmy udać się w to miejsce, w które on chciał, żebyśmy się udali, czyli na tych rozstajach mieliśmy się spotkać. No i myślę, że tam się spotkamy. De facto jest to też dużo bardziej ciekawe miejsce. I tam się odbywa dużo ciekawszy dialog niż tutaj, także myślę, że tam się udamy. Aczkolwiek tutaj też widzieliście coś ciekawego, myślę. Ja też pierwszy raz widziałem taki dialog. No ale generalnie bym tego nie robił, gdybym nie zrobił tego przypadkiem, tak jak teraz zrobiłem. To generalnie bezpośrednio bym się udał do tej wsi z nim porozmawiać. To jest jakieś gniazdo potworu. Myślę, że od razu możemy to wykonać, jak tutaj jesteśmy. Nekery 35. Myślę, że złamiemy je w pół. Pogadamy z tym ofirskim gościem. Nie wiem, czy to jest jakiś żołnierz, czy kto to tam jest. Ty, oni mnie zabiją.
Nie wiem, kto tam jest. Czy Kowal to jest chyba ofirski? Nie do końca też wiem, co on będzie dla nas wykonywać. Wiem, że coś będzie dla nas wykonywać, ale szczerze mówiąc, nie pamiętam w ogóle, co on będzie dla nas wykonywać. Wiem, że w tym dodatku dochodzi nowa mechanika do gierki, której chętnie pewnie będziemy korzystać, no bo da nam różne bonusy. A my z bonusów no, staramy się korzystać. No, gra daje, no to jak najbardziej. Jakby nie korzystał z bonusów, to bym teraz te nekery zabijał przez 40 minut. Ale nie wiem do końca, co on będzie dla nas robił. Ale pewnie zaraz się przekonamy. Pozbierajmy, co tutaj jest i pakujemy się dalej. Podróż. Tutaj jeszcze coś jest. Opuszczone miejsce to jest chyba. Dobrze mówię? Nie, coś tu jest. Ale to jest pod nami jakby. Dobra, tutaj też jest gniazdo potworów. Jak najbardziej je zabijemy. Jestem ciekaw też, czy to miejsce całe odblokowuje się wraz z dodatkiem, czy jakby one zawsze tutaj jest w gierce. Czy tylko jak kupisz dodatek, to one się tutaj odblokowuje i dodaje się. Dodają się te wszystkie budynki tutaj. Bo to jest w sumie odległy teren. Na pewno wiem, że tutaj pewnego dnia i tak byśmy się znaleźli. Taki mały spoiler, myślę, że można powiedzieć, że tutaj będzie odbywać się pewna misja, dobrze, wrócimy jeszcze do tego miejsca. Ale na pewno nie będziemy mieli taką okazję bardzo pobiegać po tym miejscu, jak mamy teraz. Pozwiedzać i porobić znaczniki zapytania. W sumie, kurde, nie pamiętam, żebym tu kiedykolwiek był w tym miejscu, szczerze mówiąc. Oprócz tej jednej misji, to nie pamiętam, żebym kiedykolwiek tutaj zabijał potwory, by robił jakieś znaczniki zapytania. Ale poróbmy je, bo no, potrzebujemy pewnych składników. Bardzo chciałbym je pozyskać, żebym mógł wytworzyć miecze. Jest to opuszczone miejsce. Wrócę tu, gdy zagrożenie zniknie. No to wydaje mi się, że znikło, ale może... Tędy nekery wykopują się na powierzchni. Może muszę tutaj kompletnie zniszczyć to gniazdo i wtedy ludzie tutaj powrócą. Dobrze, kminie? Chyba lag. Dobra, chyba się naprawiło. Powinno być dobrze. I co, teraz powrócą ludzie? Czemu moja postać biegnie do przodu, ej? Co się dzieje? A tak, bo teraz przerzucam pliki z jednego dysku na drugi, to się chyba nie zdążyło wczytać. Ale tak, generalnie chodzi o to, że ludzie tu powrócili. Boxman będzie kupiec, od którego będę mógł kupić rzeczy. To wrócili ludzie? Bo tak, zaczynałem pracować na polach. Dobrze, miejsce zostało wyzwolone. Znów pojawią się w nim ludzie i dostałem 50 gigapotężnych koron Genix. A co mi po tym, że tu w sumie ludzie pracują? Dobry uczynek chyba tylko zrobiłem, ale tak ponadto nic z tego nie dostajemy za bardzo. Dobra, no to biegnijmy do tego ofirskiego kogoś. Mam nadzieję, że to nie będzie ofirski oficer. Mnie szlak trafi, jakbym za każdym razem musiał to powtarzać. Ofirski oficer. Ładnie to w sumie. Bardzo ładnie. Tak wesoło w miarę. Kurde, czy ja w ogóle kiedykolwiek gadałem z tym gościem? I powiem wam szczerze, że jakby pamiętam tą postać, która tu była. I pamiętam, co on mniej więcej do nas robi, ale mam wrażenie, że... Nigdy tego osobiście nie robiłem, że zawsze to pomijałem, że wyjebałem go miałem. Tak samo jak sobie wczytałem, słuchajcie, zapis z moich poprzednich rozgrywek. Gęsi. Uciekałem. Z poprzednich rozgrywek to się okazało, że w ogóle mam zero olei, zero wywarów, zero ulepszeń, zero czegokolwiek. Kompletnie pomijałem to mechanika i tak grałem na drodze ku zakładzie. I skalowanie potworów de facto. No ale faktycznie nie mogłem sobie z pewnymi bossami poradzić. No bo akurat no, nie wyobrażam sobie przechodzić na przykład walki z tym ropuchem bez, nie posiadając żadnych tutaj tych, żadnych ulepszeń na mieczu i żadnych olei, byłoby ciężko. Przebyliście daleką drogę z Ofiru.
daleką i pełną niebezpieczeństwa, ale jak powiadają w moich stronach, w ryzyku jest honor. W moim przypadku porzekadło się nie sprawdza. Ryzyko jest. Gorzej z honorem. Bo ważna jest intencja, z jaką podejmujesz ryzyko. Ja przybyłem tutaj dziwić się nieznanemu i zdobywać chwałę dla siebie i mojego władcy. Trzeba poznawać świat, odkrywać nowe lądy, zdobywać wiedzę i szerzyć ją. Czy istnieje w życiu piękniejsze doświadczenie niż zachwyt nad tym, co nowe i podziwianie nieustającego dzieła tworzenia świata? Więc trafiłem do obozu odkrywców i filozofów? Owszem. Chcemy obserwować wasze zwyczaje, wymieniać wiedzę, handlować z wami. Partyjka w Winta, może tam gracie? Z chęcią posłucham opowieści jeszcze nie twojej ojczyźnie. O tej najlepszej grze na świecie. Na nią czas. Na ten temat mógłbym mówić całymi godzinami, całymi dniami nawet, aż usnąłbyś znużony opowieścią. Na to, co wy nazywacie Ofirem, składa się wiele krain i wiele ludów. Ofir to otwarte stepy, niedostępne góry, krystalicznie czyste jeziora i nieprzebyte puszcze. Upadłe imperia, królestwa i plemiona, które nie wiedzą, co to są królowie, ale znają opowieści o czasach, gdy świat był młody. A z którego z tych miejsc ty pochodzisz? Z miasta, którego budowle zawstydzają wieże Nilfgaardu. Z ojczyzny filozofów, lekarzy, matematyków i czarodziejów. Ale o nich lepiej opowie mój przyjaciel, który sam jest runotwórcą. Nie omieszkam pociągu. Po francusku trochę tak gada. Pokaż, co tam masz w ogóle. Mógłbym zobaczyć, jakie towary przywieźliście z Ofiru? Zajebiście, proszę, powiedz tylko, nie masz niestety tej tego, chciałem mieć rudę Dwimerytu. Niestety akurat tego nie masz, ale masz kurwa ile kart masz. Joć kręcał. Ofirska czeczuga. Też fajny mieczyk, ten mamy kaftanik. Ładnie wygląda. Kuszę też mamy lepszą, ofirskie juki. Chyba też mamy całkiem dobre juki u siebie w Eku. A przynajmniej na bardzo podobnym poziomie ołów. Pierwszy raz widzę ołów. No i przede wszystkim karty do Gwinta, no. Lecimy wszystkie, no nie? Sporo tych kart ma, zdecydowanie, tak. To jest jakiś schemat na poziom 39, czemu by nie? Możemy kupić. Wyprawiona skóra Drakoida. Drakonida. Raczej nam się nie przyda. Jaśniejąca ruda. Chyba z tego też się tworzy właśnie, wydaje mi się, że sztaby Dwimerytu. Tylko chciałbym takie jedno kupić. Już widzę, że mam przejść niepotrzebnie. No niestety Dwimerytu nie ma, czyli tego, czego byśmy chcieli tutaj najbardziej. Mogłaby być sztaba, ruda, cokolwiek. Ciężko jest zdobyć tutaj Dwimeryt. Poczekaj, na razie sobie... Niech będzie pochwalone wciąż trwające dzieło tworzenia świata. Bywaj. Teraz sobie tutaj z nim porozmawiamy. Ja bym chciał tylko zobaczyć, jakie ja mam juki na swoim tutaj tego. Na swoim koniu. Juki mam z Undwik i mają one 100 pojemności, czyli więcej się nie da. Jesteś elfem? Miło znów cię widzieć. Jakiego ma konia? Z niezwykłego wierzchowca. O tak. Babieca jest wiernym przyjacielem, bystrzejszym niż wielu ludzi. To niezwykłe. Dużo wyścigów. Więc jesteś nie tylko odkrywcą, ale i jockeyem. W moich stronach małe dzieci potrafią jeździć wierzchem, a wyścigi konne są ulubioną rozrywką. No to wyścig. Słyszałem wiele dobrego o szybkości ofirskich rumaków. Masz ochotę się pościgać? Nasze konie są chończe jak zachodni wiatr i chętnie to udowodnię. Ścigajmy się! A o co będzie wyścig? Wyścig jak zachodni wiatr? Pewnie, że tak. Chociaż już godzina 10 minut odcinka to... klawisze stałe. Jak to wyłączyć w ogóle te klawisze stałe? Ja tu często muszę spamować shifta, ale ty, ale start zrobiłem. Robert Kurwica, Popsman. Myślę, że go pokonamy i mam nadzieję, że wygramy coś ciekawego, chociaż kurwa szybki jest, ty. Faktycznie mnie goni.
jego oddech. On czuje, kurwa, zapach dupy mojego konia. Ty! Co to za oszukaństwo jest? Ale to, że tak mi kłody pod nogi? Beczki pod nogi? Ja myślę, że my tu uczciwy wyścig chciałem prowadzić. O kurde. Dobra, dobra. Nie wiem, czy odpocząć teraz. Ja źle pojechałem. Kurwa, opuściłeś, zawróć. Już zawracam. Pyk, udało się! Ale piękny zawrót zrobiłem, ty. Nie spanikowałem. Przyblokujemy jeszcze chuja i gazu. Nie oszczędzaj, chłopaka! Ty, tu jest jakiś znacznik zapytania. Ukryty skarb. Pierwszy raz widzę. Pierwszy raz mam wrażenie, że się ścigam tutaj w tej gierce. Że nigdy nie miałem okazji. W sensie. Z tym gościem. W ogóle kompletnie nie pamiętam tych rozmów takich. Ofirskie rumaki są rącze jak wiatr, ale mój koń w niczym im nie ustępuje. Gratuluję wygranej! O. Przyjmij proszę tę kulbakę na pamiątkę naszych zawodów i niech ci ona dobrze służy! Dzięki. Ofirska kulbaka. Podoba ci się nowe wdzianko płotka? Ha! Człowieka można ocenić po tym, jak traktuje swojego konia. Wedle naszego mitu na początku było niebo i ziemia. Niebo pokochało step z wzajemnością. I z tego związku zrodziła się klacz. Ludzie byli wówczas słabymi istotami nękanymi przez rozliczne zagrożenia. Klacz wykarmiła ich więc swoim mlekiem, a gdy stali się silni, pozwoliła im się dosiąść, by mogli zostać wojownikami i stawić czoła wrogom. Mit uczy, by szanować konie, które są najszlachetniejszymi ze zwierząt. Piękna historia. Dzięki za nią i za wyścig. Jeszcze możemy tutaj chyba z nim o czymś porozmawiać. Ty nie wiem, że te siodło, które dostałem, nie będzie lepsze niż te, które mam. Wydawało mi się, że to 80, co ja mam, to jest będzie maksimum, jakie będzie można dostać. Ale w sumie to może to jest... Może to jest lepsze. Tam 80 wytrzymałości. O to mi chodzi. Tak, to jest siodło, które mamy, to ma 80 wytrzymałości, a to 85. Okej, czyli się opłacało. 5 wytrzymałości więcej, plus jakoś wygląda zajebiściej. Mam wrażenie. Dobra, co tu jeszcze mogę z tobą pogadać? Znalazłem schemat, chyba ofirski, więc nie potrafię go odszyfrować. Pomożesz mi? Poznaję te zapiski. Gdy przybyliśmy na tę ziemię, mieliśmy problemy z tubylcami. Zostaliśmy napadnięci. Te schematy pozwalają wykonać bardzo dobry rynsztunek godny króla. To miał być prezent dla tutejszego władcy. Ale jak pomożesz mi je odzyskać, zrobię dla ciebie kopię dla waszych rzemieślników. To chyba dobry układ dla nas obu. Pomogę ci odzyskać twoje schematy. To byli zwykli bandyci, a wyglądali na prawdziwych rycerzy. I to... Właśnie to jest najbardziej przykre. Gdzie zostałeś napadnięty? Na skrzyżowaniu w pobliżu tartaku. Na północ stamtąd leży jakiś duży, zrujnowany dom. Zobaczę, co da się zrobić. Myślę, że jak najbardziej wykonamy to zlecenie, czy tam zadanie, czy poszukiwanie, czy co to tam jest. To jest poszukiwanie. Musimy odnaleźć 3 schematy jeszcze dodatkowo, łącznie 4. I on mi wykona jakieś... Coś mi wykona z tego, tak? A z tego jednego już mi jest w stanie coś wykonać? Nie, może mu wszystkie przynieść i on mi da jakieś nową zbroję do wykonania. Moi rzemieślnicy będą mogli to wykonać. Spoko. Ja to pewnie wykonam poza odcinkiem, bo to jest takie zwykłe, wydaje mi się, będzie poszukiwanie jak każde. A jeżeli nie, no to wam po prostu pokażę to i nagram, ale bez komentarza. Pozdrawiam. Pozdrawiam z rodzinką. Chwalmy wciąż trwające dzieło stwarzania świata. Nie zrozum mnie źle, ale tak po prawdzie to nie ma czego chwalić. Ech, Nordlingowie. Na wszystko narzekacie, chodzicie z kwaśnymi minami, z prostego dzień dobry, robicie problem. No, ale teraz to ja narzekam. A ty pewnie przyszedłeś w interesach.
Niestety, nie mogę nic dla ciebie wykonać. Straciłem cały mój dobytek wraz z narzędziami. Bardzo niefajnie. Na czym polega twój fach? Jesteś rzemieślnikiem albo czarodziejem? W waszym języku nie ma odpowiedniego słowa dla mojej profesji. Jestem uczonym i artystą, trochę rzemieślnikiem, a trochę magiem. A słyszałeś kiedyś o gematrii? Albo o runotwórstwie? Nie słyszałem, ale nazwa runotwórstwo mówi sama za siebie. Rzeczywiście. Jednak zajmuję się nie tylko tworzeniem magicznych run i glifów, ale również składaniem ich w potężne słowa mocy. Moja sztuka ma również zastosowanie praktyczne, bo ułożone właściwie kamienie runiczne można osadzić w mieczu, a stworzone z nich słowo zapewni broni większą moc, niż gdyby były ułożone przypadkowo. Proszę mi taki zrobić. W podobny sposób mogę stworzyć słowo z glifów i osadzić je w zbroi. Oblodzę, już mnie przekonał, nie? Czasami ludzie wynajmują mnie, bym rozwiązał ich problemy. Zdarzało mi się już odzyskiwać stracony dobytek. W moim przypadku nic nie da się zrobić. Statek, na którym płynęły moje instrumenty, zatonął na pełnym morzu. Odkupienie narzędzi nie wchodzi w grę? Były wykonane na zamówienie, wedle mojego pomysłu. Kosztowały fortunę, a wszystkie pieniądze, które wiozłem ze sobą, też leżą na dnie. Wygląda na to, że twój fach może być dla mnie przydatny. Poza tym nie chcę cię zostawiać w potrzebie. Zdobędę dla ciebie pieniądze, a ty w zamian będziesz wykonywał dla mnie runy i glify. Jesteś pewien? W grę wchodzą naprawdę duże sumy. Nawet najprostsze glify wymagają drogich narzędzi. A nie mówię już o tych bardziej zaawansowanych, czy wręcz mistrzowskich. Nie martw się. Czuję, że to będzie dla mnie dobra inwestycja. Nie, w ogóle tak. Gdy opowiadałeś o swojej sztuce, brzmiałeś jak człowiek wiary, nieuczony. U was wiara i nauka są rozdzielone, a tam skąd pochodzę, święci mężowie są zarazem uczonymi, których ceni się ze względu na mądrość. W jakich bogów wierzycie w Ofirze? Zależy od regionu krainy. Mnie wychowano w wierze, że jest jeden Bóg, który jest światem. Bóg mówi do nas przez symbole, a my zbliżamy się do Niego, studiując Jego mowę. Mówiąc o symbolach, masz na myśli runy i glify? One są jedynie znakami wymyślonymi przez ułomny rodzaj ludzki, by łatwiej opisywać świat. Jednak mają w sobie moc magiczną. A wszelka magia pochodzi od Boga. Gdy tworzę runy, gdy układam je w słowa, to modlę się. A gdy zaklinam je w mieczu, to nakładam błogosławieństwo. Nie rozumiem. Ciekawi mnie, co cię tutaj sprowadza. To proste, głód wiedzy. Mój mistrz nauczył mnie wszystkiego, co mógł. Poznałem wszystkie języki i okolicznych krain, imię każdej rośliny i każdego zwierzęcia. Warto było podejmować ryzyko tak dalekiej wyprawy? U siebie mogłem żyć w dostatku. Byłem otoczony szacunkiem ze względu na piękno i znaczenie mojej sztuki, ale żyjąc tak, byłbym niespełniony. Świat jest wielki i różnorodny, a przecież cały czas powstaje. Świat jest zagadką i przemawia do nas przez symbole. Chcę nauczyć się języka świata, poznać znaki, którymi do nas przemawia, i porządek tych znaków. W ten sposób zrozumiem zasadę dzieła tworzenia. Mam pieniądze przy sobie. Tyle wystarczy? Na początek. Koszty wzrosną, jeżeli zechcesz czegoś bardziej wyrafinowanego. Kosztowne rzemiosło. Na dodatek, pieniądze nie załatwiają wszystkiego.
będę jeszcze potrzebował. Nie, nie, nie. Też rozumiem, dlaczego odpuszczałem sobie tutaj kurwa rozmowę z tymi ofirskimi ziomkami przez wszystkie moje poprzednie runy. Zaklinanie jakoś kosztuje, nie no. Dobra, widzowie, dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. Możecie zostawić lajka. Widzimy się jutro o godzinie 16 jak codziennie. Ile ja mam pieniędzy w feku? Wstamy 14, o której się widzimy. No, 3 koła niby mam, no ale... Przecież 3 koła to mnie wiedźmiński ten miecz kosztuje, żeby wykonać. Przecież to jest... Jesteśmy biedakami tak naprawdę. A, przecież daję spokój, jeszcze przed nami cały tu są. Dobra, widzimy się w każdym razie jutro. Dzięki wielkie za obejrzenie. Myślę, że już się powoli rozgrywam, jeżeli chodzi tutaj o prowadzenie odcinka i że każdy kolejny odcinek będzie dużo, dużo lepszy, niż był poprzedni. Tyle. Mam nadzieję, że patrzycie na progres, a nie na aktualne umiejętności. Pozdro. Widzimy się jutro.